Szósta rano, budzi cię dźwięk budzika. Wczoraj wcześniej się położyłeś, bo samopoczucie nie było najlepsze. W oparach snu przenosisz się do łazienki. Sięgasz po papier i w tej chwili zdajesz sobie sprawę, że go brakuje. Z uchwytu żałośnie zwisa tylko kartonowa rolka. Od razu w głowie pojawiają się słowa frustracji. Bo jak ty czegoś nie zrobisz, to nikt w tym domu nawet palcem nie kiwnie. Świat właśnie wymierzył ci pierwszy cios dzisiejszego dnia. Dalej też nic się nie układa. Patrzysz do lodówki. Do pracy chciałeś zabrać kanapki z twoim ulubionym serkiem, ale ktoś z rodziny zjadł go wczoraj na kolację. Zaciskasz zęby. Nawet z nikim nie zamieniłeś słowa, a już z samego rana doprowadziłeś się do takiego stanu. Świat wymierzył ci kolejny cios. Jedziesz do pracy, stoisz na czerwonym świetle. Zapala się zielone, ale samochód przed tobą ani drgnie. Widzisz kierowcę, który odwrócił się i mówi coś do dziecka siedzącego na tylnym siedzeniu. Zielone światło pali się przynajmniej od 3 sekund. Naciskasz klakson, aby opamiętać tego idiotę. Ramiona ci sztywnieją, a kierownicę ściskasz, jakbyś chciał kogoś udusić. Wstałeś niecałą godzinę temu, a już jesteś bliski furii. To zwykły schemat, ale być może ty, drogi widzu, rozpoznajesz w nim niektóre swoje poranki. Dobrze wiemy, że taki dzień będzie długi i beznadziejny. Cały świat, wszyscy ludzie i wszystkie przedmioty są w zmowie, aby schrzanić ci życie. Są wśród nas ludzie, którzy non-stop cierpią, na ogół niepotrzebnie. Są znerwicowani, nie potrafią zgodzić się z otaczającym światem i sami robią sobie krzywdę. Ich głowy produkują najrozmaitsze myśli, uprzedzenia, wyrzuty, osądy, nagany, krytyki, rozżalanie się nad sobą i tak dalej bez końca. Autor książki symbolicznie porównał to do chomika, który coraz szybciej biegnie w kołowrotku. A gdy kołowrotek coraz szybciej się obraca, to chomik musi pędzić jeszcze szybciej, a jednocześnie przecież wciąż stoi w miejscu. Czyli coraz bardziej się nakręcamy, ale do niczego nas to nie prowadzi. Generalnie wszystkie te myśli, przez które nie możemy spojrzeć na sprawy z większym dystansem, mają taki wspólny mianownik. Jest nim własne ja. Ja jestem poszkodowany, bo kolega dostaje awans, a ja przecież dłużej pracuję w tej firmie. Ja zasłużyłem na lepszą ocenę w szkole, bo przy wspólnym zadaniu więcej zrobiłem niż jakiś inny kolega. Jak zwykle ja trafiam na jakiegoś zawali drogę, który nie umie jeździć, a ja jeżdżę przecież świetnie. To mi ktoś robi na złość, bo zeżarł mój pyszny serek i nie wymienił rolki papieru toaletowego, tylko zawsze ja muszę to robić. Tego typu rzeczami i wieloma podobnymi denerwujemy się. Te całe ja ma swoją nazwę. To nasze ego. Większość ludzi ma przerośnięte ego, które łatwo ugodzić i które domaga się uznania. Ego uwielbia zarzucać innym pomyłki, a tobie przyznawać rację. Autor książki przekonuje, że ego jest naszym wrogiem. Dlatego mamy się od niego zdystansować, jeśli naprawdę chcemy wrzucić na luz. Oczywiście łatwo powiedzieć, że trzeba się zdystansować, a ciężej to zrobić. Metody, o których pewnie 100 razy słyszałeś, to coś w stylu oddychaj głęboko, policz do 10, wycisz się, medytuj, uprawiaj jogę i tak dalej. W porządku. Ja bym jednak zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, najpierw należy sobie uświadomić, że większość naszych myśli to coś w rodzaju szumu czy hałasu, kompletny bełkot. Są wytworem naszego umysłu i są nam niepotrzebne, nic nie wnoszą do zaistniałych sytuacji. Czas biegnie, a my rozpamiętujemy przeszłość, czyli coś, co już nie istnieje. Zamiast żyć teraz, jesteśmy gdzieś tam i wspominamy nasze błędy życiowe, czy błędy albo krzywdy innych ludzi. Najważniejsza jest teraźniejszość. Teraz właśnie możesz coś zrobić albo zmienić, ale nie zmienisz niczego z przeszłości. Możesz zagłębiać się w nią ile razy chcesz, ale to czas stracony, bo tylko się zadręczasz. Co do przyszłości, okej, dobrze ją zaplanować, ale przygotować się do niej możesz właśnie teraz. Nie ma co się martwić, nie warto być pesymistą i snuć czarne wizje, tylko właśnie teraz należy się przygotować. To najlepsze, co możesz zrobić w sprawie swojej przyszłości. Gdy już uświadomisz sobie, jak otoczony jesteś myślowym bełkotem, który pochodzi właśnie z przeszłości albo przyszłości, to będziesz mógł świadomie skupić się na chwili obecnej i chłonąć ją wszystkimi zmysłami. I to jest druga rzecz, na jaką chciałem zwrócić uwagę. Użyj swoich zmysłów do cieszenia się chwilą obecną i usuń z niej własne ego.
A więc, czy oczami jesteś w stanie przyjrzeć się komuś bez oceniania go przez własne ego? Czy jesteś w stanie docenić jego uśmiech? Czy twoje oczy dostrzegają piękne, wiosenne czy jesienne kolory, czy też biel śniegu w zimie, bez marudzenia twojego ego, że przeszkadza ci upał, mróz, deszcz czy piekące słońce? Czy potrafisz usłyszeć komplement i docenić go, a niech twoje ego nie doszukuje się w nim drugiego dna i nie dopowiada sobie czegoś? Czy smakujesz w pełni obiad, który podała ci mama, żona czy kelner w restauracji? Czy czujesz piękny zapach podanej potrawy? Czy też twoje ego twierdzi, że to jest ich obowiązek, a w ogóle to sam byś lepiej ten obiad ugotował? Czy świadomie czujesz dotyk przytulającej cię osoby, czy też piasku czy wilgotnej trawy pod gołymi stopami? Czy czujesz wspaniały dotyk na całym swoim ciele, czy też wielkie ego zaprząta twoją głowę innymi sprawami? To jest właśnie obecność tu i teraz. Na tym polega wrzucenie na luz. Jeśli jesteś wiecznie znerwicowany, to uświadom sobie skalę tego całego bełkotu pochodzącego z przeszłości i przyszłości i chłoń zmysłami obecną chwilę, której nie może zakłócać ci własne ego. A jeśli czujesz, że potrzebujesz więcej porad, aby się wyciszyć, wrzucić na luz i nie denerwować się, to zajrzyj do książki, do której link zamieściłem w opisie pod tym filmem.